Całkiem niedawno, pod koniec lipca, doczekaliśmy się premiery pierwszych komiksów z linii Marvel Now, wydanych po polsku przez wydawnictwo Egmont. Do tej pory, jeśli ktoś chciał czytać Marvela w miarę na bieżąco, od ostatniego zakończonego wielkiego eventu, który poprzestawiał to i owo uniwersum, musiał włożyć w to trochę wysiłku. Trzeba było znaleźć sobie sklep w sieci, który sprowadził mu odpowiednie komiksy z USA, albo znaleźć je na Amazonie, no i oczywiście trzeba było je czytać w oryginale. Dzisiaj, dzięki tej inicjatywie Egmontu, przeciętny fan postaci spod skrzydeł Marvela może iść do Empiku albo, co polecam oczywiście bardziej, do małej księgarni lub sklepu z komiksami i sięgnąć sobie po relatywnie tani tomik z jakiejś flagowej serii wydawanej przez Marvela w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat. Wiecie, tak jak mogli to robić fani komiksów DC na przykład. Tak czy siak, Egmont wydał w zeszłym miesiącu 2 komiksy, w tym miesiącu wyda kolejne 2, a potem znowu 2, no a potem zobaczymy. I o tym wszystkim będzie właśnie w tym materiale. Dowiecie się w skrócie, czego oczekiwać po tych komiksach i jak zapowiadają się kolejne, a także co jeszcze planuje Egmont. Dlaczego w skrócie? Ano dlatego, że już o tych komiksach zdarzyło mi się pisać, choćby na blogu. Tutaj znajdziecie link prowadzący do mojego małego podsumowania planów Egmontu odnośnie Marvel Now, no i mojego komentarza na temat każdego z komiksów. Żeby więc się w tym materiale nie powtarzać, postanowiłem, że wyjdę z domu i do udziału zaproszę gościa. Dzień dobry, jesteśmy właśnie pod pubem warszawskim Hopiness, gdzie pomówimy sobie z moim specjalnym gościem o komiksach Egmontu z Marvel Now, które dopiero co wyszły, a także o tych, które wyjdą niebawem. I powiem sobie parę słów o tym, jak te komiksy się prezentują, jak będą wyglądać i czy warto je w ogóle czytać. Także zapraszam. Cześć, jestem Oskar, publikuję na kanale YouTube Komiksomaniak 616. Zajmuję się głównie mówieniem o komiksach Marvela. Staram się przybliżyć je dla osób, które oglądały filmy i chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o postaciach, świecie i ogólnie o co w tym wszystkim chodzi. I to gościa, który nie tylko jest fanem Marvela i generalnie ekspertem w tym temacie, ale też który służy jako ekspert właśnie wydawnictwu Egmont, więc jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za te komiksy. Na początku poproszono mnie o to, żebym miał taką pomoc merytoryczną, to znaczy, że mają tłumaczy, ale oni powiedzmy nie zawsze muszą wiedzieć, co było w poprzednich odcinkach, co będzie później, jak dana postać mówi czasami, więc miałem to, że tak powiem, wygładzać. Kiedy jest jakiś błąd, na przykład mówiliśmy o Feniksie ostatnio, oni pisali Feniks w rodzaju żeńskim, a chodziło tam na przykład o Cyclopsa, który był mężczyzną, ale oni znali to tak, więc musiałem to poprawić. No, ogólnie takie doszlifowanie tego świata pod względem językowym. Więc to były tak jakby pierwsze rzeczy, od której zacząłem. Potem zaczęliśmy się bawić jeszcze w coś, co nazywa się kanon tłumaczeń. Mieliśmy całą masę innych tłumaczeń, na przykład wielką kolekcję komiksów Marvela i tak dalej. No idea jest taka, żeby w każdym z tych komiksów, za każdym razem, nie wiem, Hulk nie miał innego powiedzonka, Thing nie miał innego powiedzonka, żeby jednak, jeżeli już wydajemy, obojętnie czy jest to Egmont, czy HCT, czy coś tam, to żeby te tłumaczenia były w miarę podobne, żeby nazwy były postaci podobne. I tym też się zajmuję, jakoś tam koryguję to, co już było między też kolekcją a tym. A poza tym to tyle. No dobra, tak jak wspominałem, komiksy pochodzą z linii Marvel Now. Są to zatem pozycje wydawane w USA na przestrzeni ostatnich 2 czy 3 lat. Pokazują one uniwersum Marvela tak, jak wyglądało całkiem niedawno. Marvel Now było taką odpowiedzią Marvela na New 52 od DC. W przeciwieństwie do konkurenta, Marvel jednak nie zrestartował uniwersum, ani nie grzebał w przeszłości, ale po wydarzeniach związanych z eventem Avengers vs. X-Men, niemal wszystkie serie, prawie wszystkie, niektóre trwały dalej, zostały zatrzymane i rozpoczęte od tego momentu. Wszystko się do Avengers vs. X-Men tak naprawdę odnosi cały czas, no, ale Marvel Now na tym polegał, że Avengers vs. X-Men to miał być ten taki stop, a potem staramy się w miarę mieć ten entry point właśnie do wszystkiego. Cel był taki, że czytelnik sięgając po zeszyt numer 1 miał mieć świadomość, że będzie to nowe podejście do danego bohatera lub zespołu, który co prawda zachowuje swoją długą historię, relacje i wszystko co się działo wcześniej, ale jest w jakimś nowym, innym punkcie swojego życia. Zaczyna tak jakby nowy rozdział i tak dalej.
Dlatego właśnie fajnie, że Egmont zdecydował się te właśnie komiksy z Marvel Now wydawać, bo dla nowych czytelników są to pozycje bardzo przystępne i o wiele bardziej zrozumiałe niż jakieś losowe klasyki wydawane wcześniej. Przejdźmy sobie zatem do samych komiksów. Po pierwsze, Avengers. Tak jak mówiłem, jest to nowe otwarcie dla tego zespołu. Zaczynam od ekipy, jaką kojarzycie pewnie z pierwszego filmu. Ta musi spotkać się z prawdziwie kosmicznym zagrożeniem i nagle okazuje się, że jest to trochę zbyt wiele jak na możliwości zespołu. Zatem uruchomiona zostaje rekrutacja i nagle skład Avengers powiększa nam się do całego tłumu bohaterów. Starych, zupełnie nowych, albo takich, których Jonathan Hickman, czyli scenarzysta tego komiksu, nagle wyciągnął gdzieś z New Universe albo innych zapomnianych światów. To jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to podejście do tamtejszego Supermana, czyli Hyperiona. Tak. To uważam, że jest rewelacyjna postać, po prostu wykreowany ten nowy, ten w cudzysłowie dobry Hyperion, bo wcześniejszy to był taki bardziej z Injustice, powiedzmy. Jest naprawdę świetnie zrobiony i tam był bodajże numerek, nie mam pojęcia, czy Egmont się to zabierze, bo to był ten po kropce. 34.1 tylko. O Hyperionie, to był tak dobry komiks. I to jest powód, dla którego warto po ten komiks sięgnąć. Poznacie masę postaci, które odgrywają i będą dalej odgrywać spore role we współczesnych komiksach Marvela. Cieszę się, że to oczywiście skład jest znacznie poszerzony, ale to jeszcze jest takie w miarę, tam te postacie są w miarę nakreślone. Gorzej jest z tym sposobem narracji, ponieważ co chwila padają terminy, które są na dobrą sprawę niezrozumiałe, póki się nie zna dalej. Na przykład następny tom będzie nazywał się chyba Ostatnie Białe Zdarzenie. I na dobrą sprawę nie jest tam wytłumaczone, czym jest to Ostatnie Białe Zdarzenie. W samym tomie nie jest to wytłumaczone, to trzeba sięgnąć do komiksu z lat 70., żeby właściwie to rozumieć. To scenarzysta, który lubi rzucać tu i ówdzie elementy fabuły, bohaterów, terminologię, i dopiero potem, z czasem, łączy się to wszystko do kupy. Więc generalnie początek tego nie zapowiada może, ale już w tym tomie pod koniec możecie się trochę pogubić i zorientować, że jest to pozycja odrobinę trudna w odbiorze, bo mająca masę elementów, które mogą wam na razie nic nie mówić, albo zwyczajnie znudzić. Avengers Hickmana ma to do siebie, że to jest fajna historia, ale ona jest tak niesamowicie poplątana i łączy się jeszcze bardziej w trakcie, że dla świeżego widza ona może być na początku niezrozumiała. To się składa naprawdę w fajną całość, ale dopiero kiedy dojdzie się, nie wiem, do Secret Wars, to tak naprawdę to widać. Sam miałem do Avengers kilka podejść i dopiero za którymś razem mnie to chwyciło. Tyle, że ja czytałem Avengers zeszytowo, więc jak czegoś nie załapałem, no to trudno, brałem się po prostu za kolejny zeszyt. Wy natomiast zostajecie z tym tomem, po którym może wam zostać spory niedosyt albo jedna wielka dezorientacja. Hickman, mówię, robi fajną historię, ale on ją potrafi rozłożyć nawet na 3 lata, żeby zrozumieć, co działo się wcześniej. To jest niestety taki jak jego styl. Generalnie więc jest to pozycja, którą polecałbym osobom, które planują zostać z Marvelem na dłużej. Jeśli bowiem poświęcicie tej serii sporo czasu, sporo uwagi, to dostaniecie niesamowicie satysfakcjonujące doświadczenie, ale w dalszej perspektywie. Jeśli więc po prostu szukacie czegoś tam do poczytania, no to ta seria się nie nadaje. Jeśli natomiast chcecie wielkiej, spektakularnej, zaplanowanej od samego początku fabuły, no to to jest coś dla was. Jeśli natomiast chodzi o All New X-Men, to jest to rzecz zupełnie odwrotna od Avengers. To komiks lekki, przyjemny, przystępny i kiedy seria Hickmana im dalej, tym więcej zyskuje, tak All New X-Men robią się coraz słabsi. Całe All New X-Men jest zbudowane tylko po to, żeby wprowadzić z powrotem Jean Grey nową. To jest idea tego komiksu, cały komiks tylko o to chodzi. Tak naprawdę nikt nie ma znaczenia w tym komiksie, ani Beast, ani Angel. Dobra, jeszcze druga sprawa to, żeby wypchnąć trochę Laurę X-23, żeby w końcu nie zrobić nowego Wolverine, ale od tego jest też ten tygodnik Wolverines. Ale cały ten komiks służy tylko temu, żeby wrócić Jean Grey bez kolejnego wskrzeszania jej. To w ogóle jest ciekawy przypadek, bo choć tak jak mówiłem, jest to chyba najlepszy punkt startowy do w ogóle czytania jakichkolwiek komiksów z X-Men, to wciąż są to X-Men, a mutanci mają to do siebie, że zawsze będą istniały jakieś powiązania czy odniesienia do poprzednich serii. Jakieś konflikty zostaną wyciągnięte po iluś tam latach, jakieś niesnaski między bohaterami wyjdą na jaw dopiero po jakimś czasie. Wszystko jest powiązane ze sobą i po prostu oni są jak taka jedna wielka dysfunkcyjna rodzina. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie wątki z poprzednich serii, które grają rolę w All New X-Men, to wydaje mi się, że jest to naprawdę sensownie wytłumaczone w samym komiksie, więc mam nadzieję, że nie będziecie tutaj zdezorientowani. Jeżeli
mamy znaleźć jakiś taki dobry moment na wskoczenie, to to byłoby chyba właśnie to, bo tak naprawdę jeżeli trzeba było się zastanowić wcześniej, no to tam już jest cały czas taka dosyć zawiązana fabuła, tutaj to jest takie tak naprawdę, mimo tego, że Cyclops kombinuje, mimo że chcą go ścigać, to jest jednak takie lekkie odsapnięcie, lekkie nakreślenie stron, kto jest kim i dopiero potem idziemy dalej jakby, więc wydaje mi się, że to jest w miarę niezły moment. No dobra, ale o co chodzi w fabule? Otóż Cyclops razem ze swoim zespołem mutantów na własną rękę ratują z opresji kilkoro młodych mutantów. Co ważne, poczciwy Cyke i jego ekipa uznawani są za terrorystów. Jakby było tego mało, wieszczą nadchodzącą rewolucją mutantów. Kadra Instytutu Jean Grey, założonego przez Wolverina, czyli paradoksalnie ta bardziej pokojowa opcja, konkurencyjna można by powiedzieć, ogląda to ze zgrozą. Beast, który znowu ma jakieś problemy ze swoją mutacją i czuje, że przez to niedługo umrze, postanawia sprowadzić z przeszłości młodych X-Men, tych oryginalnych, jeszcze z epoki Jacka Kirby'ego i Stana Lee. Po co? Ano by młody Cyclops, pełen ideałów, uzmysłowił temu staremu terroryście, że jego działania są złe. Oczywiście coś musi pójść nie tak i nasi młodzi mutanci zostają tutaj na dłużej. I jak się okazuje, zostają stałym elementem uniwersum Marvela do dzisiaj. Old X-Men jest taki luźniejszy, można wziąć pierwszy ten tom, przeczytać, już mniej więcej wiedzieć o co chodzi, zapoznać się z tymi postaciami. Jest taki luźniejszy zdecydowanie. I teraz dlaczego ta seria jest tak przystępna? Otóż podstawową ekipę mutantów chyba kojarzy każdy. Na dodatek, co najważniejsze, są oni w tym świecie zupełnie nowi i obcy. Czyli tak jak przeciętny czytelnik, który próbuje poznać uniwersum Marvela. To co dla bohaterów jest nowe, dla czytelnika również. Do tego dialogi są świetne, jest sporo humoru, trochę dramatu, generalnie jest to bardzo fajna, nowocześnie napisana, lekka lektura. Niestety pozbawiona mimo wszystko jakiegoś takiego finału i puenty. Marvel wydaje tak swoje te tradepaki w ten sposób, że oni nie zwracają na nie tak naprawdę uwagi. Dla nich liczy się to, jak idą zeszytówki, a tradepaki są zrobione na zasadzie takiej, żeby było to ściśnięte, żeby było taniej jakoś i tak dalej, to Marvel nigdy nie przywiązywał do nich tak naprawdę większej uwagi. No dobra, nie nigdy, bo w Deadpoolu na przykład historia ma prezydentów w miarę ładnie zamknięta, ale generalnie oni zwracają uwagi raczej na całość serii jako zeszytówki, a nie na te paki, więc nie ma co się dziwić. To nie jest pierwszy, nie będzie ostatni raz, kiedy dany tom nie będzie miał puenty, a dalej może coś tego będzie. Ale i tak polecam gorąco, czytajcie, póki seria jeszcze daje radę. No dobra, co dalej zatem planuje Egmont? Otóż będziemy mieli w tym miesiącu, czyli pod koniec sierpnia, także wydanie Guardians of the Galaxy, czyli serię podobną do All New X-Men, bardzo przystępną, lekką, która fajnie wygląda na początku, ale potem szybko się rozwadnia. Nowy Guardians Bendisa nie jest tragiczne, że tak powiem. Ma swoje jak najbardziej dobre strony, ma swoje fajne momenty, ale jednak to mocno straciło taką epickość, powiedzmy, bo Guardiansi to była zawsze taka mała drużyna w środku ogromnych wydarzeń. I teraz trochę mi tego brakuje, szczerze mówiąc. I o tyle, co jeszcze sporo numerów czytało się nieźle, o tyle w momencie, kiedy będzie zaczął pisać nawiązania do Thanos Imperative, to według mnie trochę, no, że tak powiem, brak szacunku dla kontinuum tamtego, to mało powiedziane. Bo... Ale jeśli Guardians znacie przede wszystkim z filmu, a nie wcześniejszych komiksów Marvela, no to myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli czyta się Marvela od dawna, to może my mamy trochę takie skrzywione na to pogląd, bo znamy starych Guardiansów, a to były po prostu tak dobre według mnie komiksy. I jak porównujemy nowych Guardiansów do tego, to wychodzi nam dużo słabsza seria. Przy czym gdybym ja tamtych nie znał i czytał ich jako świeży komiks, to może podeszliby mi trochę lepiej. Obok Guardians pojawi się też kolejna rzecz od Jonathana Hickmana, scenarzysty Avengers, na którą szczególnie polecam zwrócić uwagę. New Avengers jest bowiem komiksem najważniejszym z punktu widzenia całego uniwersum Marvela. To tak naprawdę New Avengers, jako że jest to grupa Illuminati, która de facto czuwa nad całym tym światem, tu się dzieje tak naprawdę wszystko, co jest najważniejsze. To zderzanie światów, te zaoczne, jak powiem, jakieś spiski, jakieś tam cunięcia na szachownicy tych potem. To tutaj dowiadujemy się, co prowadzi do zniszczenia całego uniwersum i nastania Secret Wars, które trwają w amerykańskich wydaniach aktualnie. Tak naprawdę bez New Avengers do Secret Wars obecnego to nie ma jak w ogóle wejść praktycznie. To jest taki... Aczkolwiek znowu pisze to Hickman
zdarza mu się również trochę polecieć, ale wydaje mi się, że mniej niż w przypadku Avengers. Choć Hickman i tak buduje tutaj dopiero całą mitologię, dostajemy jakieś dziwne kosmologiczne terminy, nowe postacie i tak dalej, tak całość jest znacznie bardziej zrozumiała moim zdaniem aniżeli Avengers. Głównie dlatego, że od początku dostajemy wyjaśnienie, co się tak naprawdę dzieje. Potem po prostu obserwujemy, co nasi bohaterowie z tym zrobią. New Avengers to zatem seria, która zaczyna się naprawdę bardzo dobrze, a potem, tak jak i Avengers, robi się jeszcze lepsza. Szczególnie gdy przychodzi Time Runs Out. Czyli nagle jest przeskok 8 miesięcy później i pokazujemy wtedy świat i tam się to już naprawdę fajnie czyta, taka trochę inaczej zrobiona, powiedzmy, wojna domowa, bardziej na zasadzie takim, że ścigamy iluminatów i jakby jest tutaj bardzo mocny powód, bo oni trochę knuli i kombinowali i mieli się już nie zbierać. To naprawdę tam nabiera tempa fajnego. Mam nadzieję, że Egmont wyda z czasem i te komiksy, bo po prostu warto to przeczytać. Choć powiem wam szczerze, że miałem do tego kilka podejść, nie mogłem długo się przekonać, ale jak już mnie chwyciło, to nie puściło do końca. New Avengers i Avengers to jest bardziej takie, jeżeli już ktoś jest zdecydowany, że chce śledzić ten świat, no tak jak powiedziałem, Hickman. Hickmana nie da się przeczytać jednego tomu i nic z głowy, to jest Hickman. Więc tutaj, jeżeli ktoś jest zdecydowany, że chce poznać i chce faktycznie, no to musi czytać New Avengers, to po prostu nie ma innej opcji. No jeżeli ktoś chce tylko zobaczyć, z czym to się je, tak poczytać, to chyba Old Man jest takie najluźniejsze. Można te Guardians of the Galaxy, te pierwsze parę tomów było całkiem niezłych jeszcze. No dobra, co we wrześniu zatem? We wrześniu dostaniemy kolejne dwa tytuły, czyli po pierwsze Superior Spider-Mana i po drugie Wolverine and the X-Men. Superior zdecydowanie jest godny polecenia, bo to ciekawe spojrzenie na postać Spider-Mana. Jego ciało przyjmuje bowiem nie kto inny jak Doktor Octopus, który chce udowodnić, że będzie lepszym bohaterem niż Peter Parker. Aczkolwiek pierwszy tom dopiero pokaże wydarzenia prowadzące do tej całej akcji. Także według mnie Dan Slott fajnie pisze tego Spidermana, mimo że tęskni się za, znaczy no Quesada zrobił taki bajzel, że to nie do odwrócenia, ale z tym co jest, Dan Slott robi co może. Moim faworytem jest jednak Wolverine and the X-Men. Seria, która zaczyna się nieco od połowy, bo ona trwała jeszcze zanim dostaliśmy Avengers vs. X-Men i początek Marvel Now, ale zaczyna się od takiego mini relaunchu, więc powinniście się połapać, kto jest kto i tak dalej. Co jest, to uważam, że świetne jest takie naprawdę luźne, z jajem, no. Pierwsza praktycznie scena w tym komiksie to jest rekrutacja nowego nauczyciela do szkoły. A pierwszy stan jest chyba Swarm, który atakuje i zostaje pokonany przez trafik. A potem mamy rekrutację do szkoły, gdzie próbuje się dostać Deadpool, Ghost Rider, Blade. Jest to naprawdę lekki, zabawny komiks, pełen naprawdę śmiesznych postaci, świetnie zarysowanych postaci. Właśnie ta ekipa tych młodych mutantów, Shark Girl nawet, A-Boy, to są wszystko postaci, które jakoś tam zostały rozwinięte fajnie. Quentin Quire, Glob Herman, to są takie naprawdę wyraźne postacie. Jeśli więc lubicie mutantów w mniej poważnym, mniej dramatycznym, ale typowo komediowym wydaniu, to nic lepszego nie ma. Albo i jest, i myślę, że tutaj się z Oscarem zgadzamy. Jest miniseria Spider-Man and the X-Men, która jest po prostu tak dobra, jeżeli to kiedyś zostanie wydane. Żałuję, że to tylko 5 tego wyszło. To było tak rewelacyjne po prostu. No i na razie to tyle, jeśli chodzi o pierwsze tomy. Będziemy potem mieli wydawane do końca roku co miesiąc po kolejnym, drugim tomie z każdej serii. Już jest dokładny plan, to było podane na... Teraz wiadomo, jakie będą numery do września. Później przechodzą na typ jednego tomu na miesiąc. W październiku będziemy mieli All New X-Men drugi tom, w listopadzie drugi tom Avengers, w grudniu drugi tom Superior, właściwie to tak naprawdę pierwszy tom Superiora, bo ten, to co teraz dostajemy tak naprawdę nie jest Superior, tylko to ten moment wprowadzenia do Superiora. Właściwy Superior będzie dopiero w grudniu. Oczywiście jeśli serie będą się sprzedawać, no to będzie ich więcej, oferta będzie poszerzana. A jeśli nie, no to mniej popularne serie pójdą do piachu. Jakby rynek decyduje i to co ludziom się podoba, to będzie szło. Tak samo może być... Co nie wierzę, ale jeżeli wyszedłby Deadpool i nagle by się nie spodobał, to nie będzie Deadpoola. Zatem tak naprawdę od nas wszystkich zależy, ile tych komiksów będzie wydawanych. Będziemy decydować portfelem. Ale właśnie są trzy warianty. Pierwszy to jest taki, że sprzedaż jest słaba, dana seria jest wygaszana. Drugi wariant, sprzedaż jest ok, seria jest kontynuowana. Trzeci wariant, sprzedaż jest rewelacyjna, seria jest poszerzana. Osobiście mam nadzieję, że niedługo pojawi się jeszcze Deadpool. I to jest moja absolutnie taka osobiste zdanie.
luty, marzec wydaje się dobrym momentem, żeby wydać Deadpoola z oczywistych powodów. Spadkowo, no. Tak. Jak Egmont postanowi, to już jest. No myślę, że komuś się sprzeda na pniu i ja go polecam osobiście, będzie świetny. Cała seria, ja uważam, od początku do końca jest genialna. Ja uważam, że Jerry Dugan zrobił najlepszego Deadpoola. Hawkeye. My myślimy nad Hawkeye'em, bo to jest takie bardzo inne, a jednocześnie Hawkeye to Avengers, więc może go kojarzą. Ten komiks ma dobrą prasę, nie? Wszyscy go tak, strasznie chwalą. Tak. Czy Thor God of Thunder? Z Thorem jest tak, no to... Nic, mówię, między sobą nic nie gadaliśmy, jak oczywiście osoby decyzyjne stwierdzą, robimy Thora, to robimy Thora. Ale myślę, że jeżeli już to oni, to podejmą tą decyzję na bazie sprzedaży Avengers. A z czasem, kto wie, może też Miss Marvel? To po Infinity rozumiem. To musi być po Infinity, czyli jeszcze nie tak szybko, bo to się tam stało. To jest znowu komik, który miał taką sprzedaż i tak dalej. Także to są jakieś takie nasze takie wewnętrzne sobie gadamy typy. No ale tak jak mówię, to nie jest jakkolwiek jakoś tam miarodajne, czy faktycznie Egmont się na to zdecyduje. Bo na to wpływają trochę inne rzeczy, mianowicie najważniejsze, no powiedzmy, że mamy te 6 teraz komiksów. No. Z jakiegoś powodu Avengers ma 5-krotnie wyższą sprzedaż niż cokolwiek innego. To w tym momencie ciężko byłoby nam puścić, Deadpool pewnie i tak pójdzie, bo to Deadpool, ale ciężko byłoby puścić Miss Marvel, kiedy mamy na przykład Uncanny Avengers, Avengers World, Mighty Avengers, wtedy... No prawdopodobnie byłoby wskazane, żeby coś z tego puścić. No tak. Egmont też zapowiedział, że obok zwykłych tomów pojawią się też takie grubsze, zbierające na przykład całe eventy, na przykład Age of Ultron. Ja osobiście cieszę się bardzo z tej inicjatywy Egmontu, bo choć komiksy wolę czytać w oryginale, i zeszytowo, i elektronicznie, więc zupełnie nie moja bajka, ale fakt, że wreszcie duża grupa potencjalnych czytelników będzie miała o wiele łatwiejszy dostęp do tych komiksów Marvela, jest świetną wieścią. Na koniec słówko o samym wydaniu. Komiksy, jak widzicie, są w miękkiej oprawie, dzięki czemu cena jest dosyć niska. Okładkowo jest to 40 zł, ale ponoć da radę kupić je taniej, na przykład wysyłkowo. Moim zdaniem dobra decyzja, lepiej było wyjść właśnie z takimi budżetowymi wydaniami, niż iść w kierunku jakichś twardo oprawowych wydań deluxe. Jeżeli ktoś obejrzał film Avengers i przychodzi do Empiku czy innego miejsca i widzi komiks, no zobaczmy z czym to się je, jakieś Avengers. Odwraca sobie cztery tam trzy dyszki, no dobra, może spróbuję. I mamy szansę na nowego czytelnika. Jakość tłumaczenia jest moim zdaniem bardzo okej. Jedyne do czego mam takie małe zastrzeżenia, to jakość druku, a konkretnie fakt, że te komiksy są dość ciemne. I nie mam co prawda Avengers do porównania, ale gdy wziąłem do ręki polskie i amerykańskie wydanie All New X-Men, to kolory w polskim są znacznie ciemniejsze i nie mam pojęcia dlaczego. Mam nadzieję, że w przyszłości zostanie to poprawione. Podsumowując ogółem, naprawdę ręczę za te Marvelowe pozycje Egmontu. Jeśli mieliście pecha i nadzialiście się na ten koszmarek, to miejcie świadomość, że regularne serie prezentują o wiele wyższy poziom. Są dobrze napisane, co najważniejsze, bardzo różnorodne, są warte swojej ceny i jedyne co wam pozostaje to po prostu zdecydować, co z tych pozycji was interesuje, no i sięgnąć po jakiś komiks na próbę. Na koniec zapraszam was jeszcze na kanał Oskara, znajdziecie tam naprawdę wartościowe materiały przeznaczone właśnie dla nowych w świecie komiksu. I dziękuję wam w takim razie za uwagę, widzimy się już niedługo, pa pa. Było, że ja też tu jestem. Dobra.